Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w programie mocne, bo metalowe uderzenie. I tu wcale nie chodzi o metal z tablicy Mendelejewa, ale o muzykę. Więcej szczegółów nie zdradzę. Musicie z nami być, musicie nas dzisiaj oglądać. Serdecznie witam wszystkich moich gości zgromadzonych w studio. Jest zespół Egzekutor, jest zespół Awzan. Są wszyscy fani z muzyki metalowej, ci starsi i ci młodsi. Witam serdecznie. Słuchajcie, pierwsze i podstawowe pytanie. Czy teraz w Polsce są dobre czasy dla metalu? Bardzo proszę. Chórem. Nie no, chórem. Nie, na początku są oporni. Na początku są oporni, ale mam nadzieję, że uzyskam odpowiedź na to pytanie. Słuchaj, czy teraz są dobre czasy dla metalu? Uważam, że są, bo muzyka metalowa zawsze ma swoje grono odbiorców i koncerty metalowe zawsze gromadzą dużo ludzi. Spójrzmy na koncert ostatnio Metaliki w maju, 50 tysięcy ludzi. Wcześniej Iron Maiden, tak samo cała hala z katowicki Spodek wypełniona, Metalmanie po parę tysięcy ludzi, jakieś koncerty mniejsze, klubowe też zapełniają się w sumie, no, Proxima warszawska. Ale kiedyś nie była to bardziej popularna muzyka? To znaczy lata 80. były dla metalu latami, no to tak by powiedzieć, lepszymi, później metal został trochę, jeśli chodzi o telewizję, o media, wyparty przez muzykę techno, obecnie przez hip-hop, ale cały czas fani metalu gromadzą się na koncertach i no, zresztą to widać w studiu, ile ludzi przyszło. Ja się cieszę, że tak dużo osób przyszło. Ja podejdę do fana, który, a czy do fana, to jest członek zespołu Egzekutor. Bardzo proszę, czy kiedyś były lepsze czasy? No ba. Uzyskałam. To była konstruktywna odpowiedź. Nie, słuchajcie, bardzo, ja bym chciała chociaż trochę poważniej do tego podejść, ba, wiadomo, były lepsze, ale dlaczego były lepsze? Jak te koncerty wyglądały? Jak popularność tej muzyki wyglądała? Wiesz, moim zdaniem troszeczkę więcej ludzi przyjeżdżało na koncert niż teraz, chociaż ja teraz no, nie jeżdżę. No zobacz, że Sławka samego, no. No a co to jest Sławek? No ten, tam gdzie kiedyś graliśmy. Słowianin, no. Klub szczeciński. Ile tam przychodzi ludzi na koncert? 50, 20, 30. A kiedyś ile przychodziło? Pełno było. 300. Ale słuchajcie, powiedzcie mi, z czego ja tutaj idę do Henia, który z tyłu siedzi i za chwilę się dowiemy. Heniu, od kiedy ty słuchasz metalu? Można powiedzieć, że od zawsze. Czyli praktycznie od początku. I powiedz, jak kiedyś było? Jak te koncerty wyglądały? Trochę lepiej? No, na pewno wzbudzały większe zainteresowanie niż teraz. Chociaż dla panów to jest zawsze jakiś tam powód, żeby się zebrać, razem pobawić, przy ulubionych dźwiękach potańczyć, no. Ja chciałabym jeszcze wiedzieć, jak wygląda popularność płyt właśnie z muzyką metalową. Ty prowadzisz sklep, powiedz, czy młodzi ludzie kupują płyty, chętnie kupują płyty z taką muzyką? To znaczy, podstawowa zasada jest taka, że młodzi ludzie bardzo chętnie by kupowali te płyty, niestety one są drogie i tutaj ukłon w stronę wytwórni płytowych. Nasze społeczeństwo jest dosyć zubożałe w tym kierunku i niestety skromne fundusze nie pozwalają na zakup tych płyt. Natomiast druga sprawa to wszechobecne piractwo płytowe, przegrywalnie i tak dalej. I to powoduje, że tych płyt, tak zdecydowanie internet, że tych płyt niestety coraz mniej się sprzedaje. A takie najpopularniejsze, chociaż trzy zespoły w imieniu, które się dobrze sprzedają? To na pewno Iron Maiden, obecnie Vader, Behemoth. No tym młodszym zespołom niestety jest dużo trudniej, bo nie ma takiej dobrej promocji. A polskie zespoły? Zdecydowanie właśnie Vader, Behemoth, ale tutaj za tym idzie kompania płytowa, która reklamuje zespół, daje fundusze na wyjazdy, na koncerty. Słuchajcie, trzeba zacząć, bo ogląda nas wiele osób, które nie mają jeszcze takiej wiedzy, nie mają wiedzy o źródłach metalu. Powiedzcie, czym charakteryzuje się metalowe brzmienie? No, przede wszystkim to jest bardzo, bardzo ostra muzyka, wiadomo, mocne, charakterystyczne brzmienie, przesterowana gitara, bardzo agresywne bębny, chociaż też muzyka heavy metalowa jako tako, to też jest podzielone na gatunki, na te lżejsze, na te łagodniejsze, przyjemniejsze dla ucha. Generalnie jest to górne, mocne uderzenie z wielkim przytupem. I wielki krzyk wokalisty. No, tutaj mieliśmy krzyk wokalisty, nie wokalisty. Słuchajcie, metal dzieli się na kilkadziesiąt gatunków. My tu nie będziemy mówić o tych wszystkich gatunkach, ale te trzony. Słuchajcie, moi drodzy, macie ten mikrofon. Powiedzcie mi,
te podstawowe trzony muzyki metalowej, te pierwsze, z których wywodzą się te kolejne. Bardzo proszę. Te pierwsze, które się wywodzą, nie wiem, no w latach 80. to raczej był taki okres właśnie thrash metal, który akurat wtedy był na topie. Wtedy takie thrashowe kapele to typu, nie wiem, Anthrax, Judas Priest, Metallica, Testament, Slayer. No, przece mówię, nie? No. Egzekutor. No, tak w zasadzie górował thrash, później się pojawiły takie mocno odmiany death, doom metal, gothic metal i różnego typu rzeczy. Różnego typu rzeczy, a słuchajcie, zespole Egzekutor, jaki wy rodzaj metalu gracie? Może wokalista coś powie na ten temat? Wokalista drogi. Który to? Ja będę panować nad mikrofonem dzisiaj. Powiedz coś. Będziesz mi pomagać. Tak. Rozumiem. Jaki rodzaj metalu gra Egzekutor? Egzekutor gra thrash metal. Dobrze. A czy mógłbyś przybliżyć naszym widzom i scharakteryzować pokrótce thrash metal? Czym różni się na przykład od death metalu? Thrash... Czy mogę coś powiedzieć? Thrash metal jest jaśniejszy. Death, jak sama nazwa, jest bardziej ciemny, bardziej ciężki, bardziej twardy, jeżeli patrzymy od strony muzycznej. Teksty death metalu są również ciemne. Thrash nie musi być ciemny, thrash może być jaśniejszy, ostrzejszy i może zawierać w elementach tekstu no nawet takie no, sprawy jak radość, słonko, miłość, co dla metalu no, nie jest takie no, popularne. A ja w swoich ostatnich piosenkach właśnie takie elementy no przekazałem, ładnie się sprzedały, ludziom się to spodobało. Prosi. Thrash metal, tak? Tak. Tak, panie Jusku? To dokładnie usłyszę tekst, to znaczy słowa i tak dalej, tekst piosenki, a ten drugi gatunek jak się nazywa? Nie, zapomniałem. Death czy dead? Death. Bo jeszcze jest death, tak? To samo. Możemy podyskutować. To zupełnie nie rozumiem tekstów. Jest tak niejasno wszystko. Nie będę demonstrował tego w tej chwili, bo... Nie, to Józwa dobrze podpowiedział. Sposób śpiewania death metalu jest zupełnie inny niż... No, niż klasyczne. Nawet no, śpiewanie piosenki. Zacznijmy o tym, że kiedyś wokaliści śpiewali piosenki, nie ryczeli do mikrofonu. Czyli nie krzyczeli. Bez sensu, znaczy nie krzyczeli. Krzyczeli, kiedy trzeba było, to krzyczeli, ale kiedy trzeba było teksty w jakiś sposób podać, przekazać. Nie po to autor siedzi, pisze, żeby później nikt nie wiedział, co on napisał. Nikt nic nie wie. Czeski metal. I takie... No to jest dla mnie to też jest, nie jest do przyjęcia. No i jak się pytasz o różnicę, to tym między innymi różni się ten właśnie no, thrash według mnie jest jakimś takim trzecim etapem ewolucji metalu. Od AC/DC po Judas, Slayer, właśnie takie kapele jak Metallica i no to właśnie ten thrash, tutaj już wchodzą takie elementy, gdzie wokalista jest ciut mniej czytelny, ale jeszcze odbieralny, jeszcze go ludzie słuchają, jeszcze wiedzą o czym mówi, a te następne gatunki, no to coraz mniej ten wokal jest przekonujący, coraz mniej ten wokal jest jakimś taką częścią muzyki, a nie no taką treścią, no, którą chciałbyś komuś powiedzieć, co ja tutaj śpiewam. Wychodzę i co? Ryczę do tego mikrofonu i nie wiem o co, i nikt nie wie o co mi chodzi.
Ja jestem taką jakąś następcą. No, ale są pewnie też odbiorcy tego ryczącego, prawda, gatunku? No pewnie, że jest. Oczywiście, że jest. Jest tu ktoś, kto słucha? O, tutaj. Słuchajcie, da się posłuchać takiej muzyki i zrozumieć takie słowa? Na pewno się da. Zresztą teraz producenci płyt wychodzą naprzeciw, bo z reguły w książeczce z płytą są wszystkie słowa piosenek wydrukowane, więc jak ktoś chce dociekać, to można sobie przeczytać, co wokalista śpiewał. Na pewno w wielu przypadkach jest może trudno zrozumiały i bardziej faktycznie tutaj, tak jak mówił kolega, staje się pewnego rodzaju bardziej może instrumentem niż takim przekazem typowo słownym, ale jak ktoś chce się zagłębiać w teksty, no to zawsze ma taką możliwość, żeby sobie ten, a generalnie liczy się przede wszystkim muzyka i tutaj jest... Wokal jest integralną częścią piosenki i on musi być. Jakbyś tego nie nazwał, czy to jest utwór, czy to jest kawałek, czy on jest jakiś tam, no nie wiem. W każdym razie piosenka to jest muzyka i tekst. Jeżeli tekst jest nieczytelny, to już nie jest piosenka. No nie jest piosenka, ale jest dalej utworem muzycznym, tak? No jest utworem muzycznym, czyli tekst praktycznie jest niepotrzebny. Wystarczy tylko... Myślę, że ci, którzy słuchają metalu, znają też często tekst. A ty sobie poczytasz sobie na tej płytce, co ci wydrukował autor, o co mu chodzi. No słuchając tego na koncercie, nie jesteś w stanie rozpoznać ani wyrazu, ani zdania, ani kontekstu piosenki. Zgadza się. Często, szczególnie jak się pierwszy raz słucha dany utwór. Ale pytanie, fani wchodzą na koncert, wiesz? Już. Nie, bo ja bym chciała wiedzieć jeszcze, bo ja nie chodzę na koncerty metalowe, w jakim stanie wchodzą? W euforycznym, tak? Nie. Wchodzą z tak? Z oczekiwaniem. Co tu będzie? Z jakim oczekiwaniem? Jeśli nic nie dzieje, no to radzą sobie... Nic więcej. A muza, no, do tańca. Do tańca to nie bardzo, ale... No tak, no, ale na pewno nie do... No jasne, że tańczą, ale to nie taniec towarzyski. Jak najbardziej. No dokładnie. Zespole Avzan. Ja bym chciała wiedzieć, jaką wy muzykę gracie. Jaki rodzaj metalu? Znaczy tak, zespół Avzan to gra taką mieszankę wszystkiego, co słuchamy osobno. To jest, wychodzi taka mieszanka death, thrash, nawet z black metalu mamy elementy, także to jest taki miszmasz gatunków. To, co słuchamy, każdy coś tam wnosi od siebie i to na tej zasadzie właśnie. Słuchajcie, powiedzcie mi, który z gatunków metalu gdzieś graniczy troszeczkę z okultyzmem, gdzieś kojarzony jest troszeczkę nawet z satanizmem, który z tych gatunków? To znaczy, najbardziej teraz obecnie, no to black metal, no to sam nazwa mówi czarny metal, no to tylko ciemne. Ale z czego to wynika? Co, te teksty są takie strasznie mroczne, ciemne, to mówią znaczy, tam satan. To jest taka ciemna strona właśnie życia w tych tekstach i to, ale to nie ma kwestia, to nie jest nie podział gatunku, bo na przykład zespół Kat grał w thrash metal, a każdy wie, o co tam Kostrzewski to śpiewał, także to jest taki czołowy zespół nazywany w cudzysłowie satanistycznym i także nie grał black metalu. Także to w każdym gatunku metalu jest taki zespół i się znajdują, które tą tematykę poruszają, także to nie ma reguły na te tematy. Słuchajcie, a powiedzcie mi jeszcze jedno, dlaczego dużo osób kojarzy w ogóle same ubranie metalowca, samą muzykę z satanizmem, z czego to wynika? To mit jest. To nieprawda. Z jakim satanizmem? Czy ten człowiek na satanistę? Z ogólnie pojętym. No ten człowiek na pewno nie. No tutaj mam kolegę. Mi się zdaje, że to się wywodzi przede wszystkim dlatego, że ludziom się kojarzy najbardziej z metalem osoba z jego Ozborna i jego jakby wybryki, jak był trochę młodszy, nie wiem, odgryzienie głowy nietoperzowi, gołębiowi. Gołębiowi na konferencji prasowej. No, tudzież inne jego wybryki. I żona go nie zostawiła przez te kozy, ty? Zostawiła. Polubiła go przez to. I, no i też, no, też niektóre teksty Black Sabbath, które jest, no nie wiem czemu osobiście jest uznawany za jednego z prekursorów heavy metalu, były też, no może nie tyle okultystyczne, co o odcieniu okultystycznym,
Chociaż najczęściej to było dlatego, że były po prostu źle rozumiane. To nie jest tak, że po prostu kojarzy się do tego, że jesteście na czarno, lubicie chodzić na czarno ubrani, dziewczyny noszą specyficzny makijaż. Nie można tak powiedzieć, że ktoś na czarno ubrany to od razu jest satanistą, nie? Nie, no ja o tym wiem, ale wiele osób... Ostatnio. I co? Też był na czarno. Nie, no dokładnie, ale wiele osób w ten sposób właśnie kojarzy. Nie, zupełnie nie. Mi się wydaje, że to wychodzi z jakiegoś takiego generalnego źródła, że jak widzą łańcuchy, jakieś tam krzyże odwrócone i tak dalej, co zdarza się na koncertach, to sobie myślą, o, jakiś czubek, nie? A nie kojarzą, że to tylko koncert i ten człowiek przyszedł się zabawić. Także... Jest to pewna otoczka. Tak? Momencik, ja dojdę z mikrofonem, a tam komuś dzwonił telefon. Nie słyszeliście? Jest to pewna otoczka taka, bez której ta muzyka może by tak nie wyglądała. Ale też nie trzeba brać tego dosłownie wszystkiego. No, rysunek diabła na okładce wygląda fajnie. Rzuci się w oczy niż czarna płyta sama na przykład, nie? Chociaż takie mody teraz są też. I nie trzeba tu od razu dokładać jakiejś ideologii i wiary. Jest to po prostu przyjęte w muzyce, że jest dobro, jest zło. Jedni śpiewają o tym, drudzy o tamtym. Trzeba to traktować jako przyjemność. Ale są też przypadki ekstremalne, że muzycy zabijają muzyków. A to już jest ekstrema, no. Gdzie tak się wydarzyło? Powiedz, gdzie to się stało? W Norwegii na przykład. No, ale wszędzie są ekstremy, nie można tego powiedzieć. Okej, słuchajcie, reżyserko droga, mi się tutaj zrobił straszny bałagan przez chwilę w studio i nawet wokalista egzekutora mi zniknął. No ale cuda się widocznie dzisiaj dzieją. Ja bardzo proszę, o, jest macha do mnie. Ja poproszę tutaj, ale za chwilę. Teraz poproszę sądy, dwie sądy ze szczecinianami, którzy powiedzą nam o tym, co sądzą o muzyce metalowej i czy w ogóle znają taką muzykę. Bardzo proszę. Jaka muzyka w chwili obecnej jest najpopularniejsza? Nie wiem. Hip-hop może. Techno i hip-hop, tak? Pewnie hip-hop. Trochę jakiegoś, nie wiem, techno. Techno. Wydaje mi się, że hip-hop. Bo jest taki hipis i ma długie włosy, no i słucha metalu. Długie włosy, glany, no i to wszystko. Muzyka metalowa jest opierana na melodyjnym wokalu, ale ciężkich gitarach, a muzyka death metalowa na bardzo charczącym wokalu i za bardzo ciężkich gitarach, jak dla niektórych ludzi. A jeżeli chodzi o fana tej muzyki, jak wygląda, czym się charakteryzuje? No przede wszystkim powinien lubić bardzo ciężkie, hardkorowe korcety, takie dla satanistów. To jest raz. Dwa, nosić glany i przynajmniej jakieś koszulki, bluzy, gadżety związane z tym. To jest taka ciężka muzyka, są tu ludzie w specyficzny sposób się ubierają. Długie włosy, skóra, spodnie skórzane przeważnie. A czym się charakteryzuje muzyka? No, jest taka ciężka. Ja jej słucham, nie lubię, bo to jest, no, jest taka może nawet męcząca, moim zdaniem. Metalowiec? Statki? Różna jest muzyka tam metalowa, tam jest jakiś thrash metal, death metal. Ja naprawdę nie wiem za bardzo dokładnie, także nie pomogę. No to muzyka może to takie są bardzo intensywne rytmy, a fan to długie włosy. No może bardziej dready większość chłopaków nosi, a dziewczyna to ubiera się na czarno, glany. No i tak ogólnie. Ja widziałem to tylko na Woodstocku, jak wyglądali. To... Słuchanie tego typu muzyki daje mi przyjemność, ponieważ nie wiem, mi się podoba to brzmienie, te mocniejsze i jakoś tak bardziej mi się podoba niż taka spokojna, klasyczna na przykład muzyka. Moim zdaniem tej muzyki fanem może być każdy, każda osoba, nie musi się wyróżniać bynajmniej niczym szczególnym. Jednakże wydaje mi się, że no, jakieś oznaki na sobie ma, chociażby, nie wiem, dłuższe włosy, może kurtkę jakąś skórzaną. Ta nie ma, praktycznie moim zdaniem nie powinien mieć żadnych znaków szczególnych. Dla mnie muzyka metalowa, zawsze to określałam jako dobijanie gitary, natomiast fan muzyki metalowej wydaje mi się, że jest nadpobudliwy, nie chciałabym użyć słowa agresywny, ale mniej wyciszony. Ta muzyka to jest dla mnie po prostu jeden wielki huk. Muzyka heavy metalowa jest jakimś, po części jakimś stylem życia, wyznacza jakieś priorytety, na których możemy się wzorować, ale niekoniecznie te złe. Już jesteśmy na antenie. Pani Olu.
Drodzy Państwo, ja przepraszam bardzo, już jesteśmy na antenie. Pani babciu Olu, będziemy tak mówić, bo tak się już utarło. Pani jest jedną z najwierniejszych fanek z muzyki metalowej. Pani jest obecna na wszystkich koncertach, a ma pani, no i nie mówi się o wieku kobiety, no ale młoda duchem jest pani na pewno. Niech pani powie, jak się zaczęło to słuchanie metalu przez panią? No, zaczęło się od Purple, The Purple, czy jak ty zwoł, nie wiem. Ja umrę i tego się nie nauczę wymawiać. W każdym bądź razie byłam na tym koncercie. Przez 2 miesiące chyba mnie nogi i ręce bolały i z tego odmachania, nogi od tupania. A co pani traszowała? Tak? No, nogi chodziły, ręce... też tam, nie, to akurat nie. I poznałam przemiłe osoby w postaci Maćka i Sylwii. I z tego, których nazwałam moimi wnusiami, no i wszyscy wnusie i koniec. A kazałam mówić babcia Ola. Jak się ma już w tej chwili 65 lat, no to nie można... No i od tej pory... Tam z tego. No już byłam na kilku takich koncertach w Słowenii. A w domu pani słucha metalu? No nie mam ani płyt, ani kaset, nic ja takiego. Ja myślę, że po dzisiejszym programie babcia Ola będzie miała płyty. Ale za to mam dużo takich kresowych... A to daleko od metalu. To jest bardzo daleko. Ale to po prostu ja w tym kierunku słuchałam dotąd, dopóki nie poznałam właśnie moich tych nowych przyjaciół, wnusiów z tego. No można tak nazwać. I teraz gdzieś tego to będziemy chodzić na te koncerty, nawet mi się to podobają. A to, że mówią, właśnie tu ktoś nadmienił, że słuchacz jakiś powiedział, że długie włosy mają z tego, to nie znaczy, że jak mają długie włosy i z tego, to muszą być byle kim. I trzeba było słuchaczowi zadać pytanie, niech by odpowiedział, dlaczego jeden drugiemu robi zło, dlaczego jeden drugiego zabija, morduje, siedzi w więzieniu, wyjdzie i dalej swoje robi. A oni robią, czy to ci z długimi włosami, czy jakby się oni nie ubrali, to robią to, co najlepiej lubią i chwała im za to. Lepiej to, niż by mieli iść na przystankach, szyby wybijać, napadać. My się zgadzamy. Babciu Olu, my się zgadzamy w 100%. Natas, ja wiem, że ty przynosisz szczęście wszystkim metalowcom, bo jesteś kominiarzem, tak? Jasne i kocham ten kolor. Kochasz ten kolor, dobrze. 8, ale powiedz, od kiedy ty słuchasz metalu? Jakiego rodzaju? Oj, trudno powiedzieć, ale najczęściej to death metal. Tak jak co niektórzy go skrytykowali lekutko za, powiedzmy, ten growling, ale właśnie to mi ładuje akumulatory, ten właśnie death metal, bo ja nie mówię, że znam dobrze angielski, więc teksty dla mnie są w tej chwili nieważne, tylko ta muzyka, szczera przede wszystkim. A powiedz dalej, cały czas pracujesz jako kominiarz, tak? Oczywiście. I zawsze rano przed pracą trochę powerów, trochę muzyki. Trochę black metalu, bo to trzeba jeszcze makijażu. Najbardziej wyrazisty black metalowiec pewnie. A powiedz, ty masz rodzinę, dzieci? Mam. Jak oni na to twoje hobby muzyczne? W końcu zrozumieli. W domu, a w domu masz taki spokój, możesz słuchać muzyki? Nie, dlatego często w garażu przesiaduję. Ale słuchawki jeszcze są, także udaje mi się czasami posłuchać tak gdzieś pod poduszką. A żona nie zaraziła się trochę? Nie, szkoda. Ale próbowałem, żeby córka się zaraziła, przynajmniej metalem. Ale niestety gdzieś tam wyjechała i słucha, nie wiem. Ale soulu wiem, że tego słucha. No to też zupełnie nieźle. Cześć, czarne rytmy. Słuchajcie, w Szczecinie, gdzie ostatnio był w Szczecinie duży koncert metalowy? W Sowinie. No. Ale był, nie no. Poczekajmy tutaj. To jeszcze w zeszłym roku, pod koniec jakoś był właśnie, że Vader grał, cały Słowianin był ludźmi wypełniony.
W sumie tak, bo to była jedyna bardziej znana kapela witająca w Szczecinie od X czasu. Jeśli chodzi o Szczecin, to w ogóle tutaj są rzadko koncerty w porównaniu z innymi miastami w Polsce. No i jak są to jakieś takie mniej znane, dlatego tak może taka mała frekwencja jest, bo w innych miastach w Polsce, bo ja często jeżdżę na koncerty gdzieś tam do... Gdzie najczęściej jeździsz, żeby posłuchać? Warszawy, do Poznania, do Katowic. Też byłem... Byłem w zeszłym roku w sierpniu w Wacken na festiwal, to jest jeden z największych festiwali w Europie muzyki właśnie metalowej, gdzie no, ludzie z całego świata, z całej Europy też przyjeżdżają, tysiące ludzi, zresztą tu z kolegą. Byłem, taka świetna atmosfera, że normalnie, w sumie z DOT też najpopularniejszych zespołów metalowych na świecie. No i teraz chcę też się wybrać w sierpniu właśnie do Wacken na ten... To też jest chyba okazja, żeby się spotkać... Jak nasz Woodstock. Tylko że no impreza płatna, też na wielkich polach takich koncerty, no i też tysiące ludzi, no atmosfera jest nieziemska, super. Rodzinna, tak. Przyjeżdża też około 40 paru, 30 tysięcy, czy 50 nawet tysięcy osób. Jest miasteczko namiotowe, przez 3 dni tam się praktycznie mieszka i od rana do wieczora, do nocy non stop. Mała miejscowość Wacken, gdzie w sumie chyba 2000 mieszkańców tam mieszka i raz do roku. Właśnie jak jest ten festiwal, to miasto jest czarne, bo tu fani metalu z całego świata, bo nawet z Alabamy byli fani, z Japonii, właśnie ze Stanów chyba. Powiedzcie mi, jeśli chodzi o Woodstock, czy na Woodstocku rzeczywiście teraz jest tak samo dużo muzyki metalowej, jak było na początkach, czy coraz mniej tego? Teraz, znaczy ja nie byłem na ostatnim Woodstocku, więc ja trudno powiedzieć, ale... W 1999 roku to jeszcze... I kolega nam skończy. Mi się wydaje, że na pewno teraz jest mniej tej muzyki niż bywało kiedyś. Generalnie w ogóle w 80-tych latach dużo ludzi było w Polsce, słuchało metalu. Sporo kapel przyjeżdżało do Polski mimo tego. Teraz może jest łatwiej dostęp do tej muzyki, bo łatwiej jest wyjechać gdzieś. I na przykład faktem jest, że tutaj ze Szczecina... Często jeździmy do Berlina, bo mamy bliżej po prostu niż gdziekolwiek w Polsce na jakikolwiek koncert. Tam jest bardzo drogo, nie trzeba drogo zapłacić za bilet? Nie, no czy ceny są w zasadzie te same, bo jeżeli w Polsce trzeba zapłacić około tam za dobry zespół, nie wiem, 80 czy 90 zł za koncert, w Berlinie, jeżeli to jest koncert dwóch, trzech zespołów, bilet kosztuje 16 euro, jeżeli to jest festiwal, na przykład teraz w marcu się wybieram, gdzie gra 7 zespołów, bilet będzie kosztował około 30 euro, więc to nie są wielkie pieniądze, a zaoszczędza się przede wszystkim na przejeździe i na czasie, bo do Berlina wynajmujemy busa, kosztuje nas 150-60 zł od osoby w dwie strony i jesteśmy w nocy teraz z powrotem. 17 listopada byliśmy w Warszawie na koncercie zespołu Wasp, tutaj parę osób. No i w sumie jakbyśmy mieli jechać do Berlina, to ja nie wiem, czy może na stanie wyszło to niż do Warszawy, nie? Na koncert. No ale... Słuchajcie, przed chwilą zobaczyliśmy sondę, do tej sondy chciałabym jeszcze na chwilę wrócić. Tam były takie wypowiedzi, najczęstsze wypowiedzi, że słucha się teraz hip-hopu i techno. Czy wy słuchacie oprócz metalu jeszcze jakiejś innej muzyki? Tutaj kolegom mikrofon dam. Ja osobiście, pomimo że gram w zespole, to ja praktycznie nie słucham heavy metalu i uważam, że wnoszę dużo do naszego zespołu, ponieważ nie jestem z tą muzyką. Nie wiem, jakie to zespoły, na jakim czasie są, jaka ta muzyka się rozwija, czy ona stoi w miejscu, czy jak ona... Ja po prostu słucham poezji śpiewanej i stąd po prostu ja czerpię inspirację z tej muzyki. Dla mnie heavy metal jest na drugim miejscu praktycznie. A powiedzcie mi, czy teksty metalowe to są zawsze ciężkie, trudne teksty? No, ale jeszcze raz pytanie, bo akurat kolega mnie zagadał. Kolega, zagadam się. Przesiadł się i tutaj. Przesadzającym się cały czas wokalistą zespołu Egzekutor. Raz, no to dopiero początek, bo jest połowa programu. Słyszę tu kolega krzyczy zdrajca. Ale skończmy wątek. Czy w tekstach metalowych zawsze musi być tak ciężko, zawsze musi być właśnie o Wcale niekoniecznie, bo jest parę zespołów, chyba podejrzewam, żebym nie skłamał teraz nazwy, chyba White Throne, to stary zespół, znaczy stary, to jest lat z 90., które ogólnie mają teksty ich, to są teksty biblijne, chrześcijańskie teksty wyjęte z Biblii. Dzisiaj bardzo, bardzo rzadko to się spotyka się. White metal, no. Bo są to jest tak zwany white metal właśnie. Jedna z teksty katolickie i są właśnie jakimś tam przeciwieństwem black metal. White Throne. Ale jakie fragmenty Biblii? Z Apokalipsy. Nie nawet. Słuchajcie, moje drogie kobiety, bo wy tutaj mężczyźni górą są cały czas, powiedzcie mi, wy jesteście również fankami metalu, tak? No tak, ja poznałam akurat Avzana praktycznie rok temu. Od razu spodobała mi się ich muzyka, no i zapoznałam się z nimi praktycznie od zawsze, znaczy od tego
No praktycznie od czerwca to przybywam na każdym koncercie, no i słucham płyty, która niedawno została nagrana. No i co jeszcze, no i... Ty też słuchasz, tak, tej muzyki? To znaczy tak, ja też słucham muzykę, którą reprezentuje mój mąż i moi przyjaciele, którzy tutaj siedzą i bardzo mi to odpowiada i podoba mi się to. A powiedz, czy przy takiej muzyce można się, kobieta przygotowuje sobie kąpiel, kładzie się do wanny i nagle wrzuca sobie płytę, można się zrelaksować? To zależy jaka kobieta, ja mogę. I bardzo dobrze. Słuchajcie, moi drodzy, ja teraz zapraszam wszystkich na króciutkie dwa teledyski. Teledyski, które nagraliśmy wspólnie z zespołem Egzekutor dwa dni temu. Posłuchajmy sobie troszeczkę metalu w wykonaniu tego zespołu. Yeah.
Jeszcze tej muzyki będziemy mogli posłuchać, ale to za chwilę. Słuchaj, ty jesteś fanem zespołu Exekutor, fanem metalu. Powiedz, podobało ci się? Znaczy się, powiem tak, troszeczkę mnie zdziwiło, bo jak i byłem... jakiś czas temu, jak Exekutor supportował TSA i jak byłem całkiem niedawno na koncercie w Moku w Policach, to nie wiem, ja powiem tak, ja sam śpiewam w kapeli heavy metalowej, więc jakby słuchając utworów najbardziej zwracam uwagę właśnie na wokal i nie wiem czemu jakoś na koncertach to mi tak jakoś lepiej brzmiało. No tak bo koncerty to jest specyficzna atmosfera na pewno i właśnie ja chciałabym powiedzieć trochę o tej atmosferze, zapytać o tą atmosferę, czy koncertom metalowym towarzyszy przemoc, czy przemoc pojawia się na tych koncertach? To było w latach 90. jak jeszcze tak byłem na topie z muzyką, tą właśnie, jeździłem na koncerty i absolutnie z przemocą żadną się nie spotkałem. Teraz, jak sam jestem muzykiem, że tak powiem, mieliśmy masę koncertów i też na żadnym z naszych koncertów nie było żadnej przemocy. Więcej przemocy jest na stadionach, na ulicy. Można to zauważyć stojąc w późnych godzinach nocnych, czekając na nocną komunikację. Widać, jak młodzi ludzie wychodzący z dyskoteki, pijani nierzadko pod wpływem narkotyków różnych, dewastują przystanki. A u nas, w naszym, nasze towarzystwo, nasze grono ludzi, którzy przychodzą na koncerty, młodzi, starzy, genialnie się bawią, potrafią się zintegrować wszyscy i żadnej przemocy nie ma. Najwięcej zadań było w latach 80., gdzie najwięcej ludzi jeździło. Najwięcej... Milicja wtedy, tak. Właśnie w latach 80. było najwięcej przemocy, gdzie na koncerty jeździło mnóstwo ludzi. Ze Szczecina potrafiło po 400, po 500, że jaki koncert był. I wtedy no, dochodziło do zady między sobą. Było tak, modne było krojenie wtedy z naszywek, z ramonesek, z biletów na krojenie koncert. Czyli po prostu przywłaszczanie. Tak, no, jakaś większa grupa. Oczywiście, zadymy no, były. Zresztą no, teraz może już tak nie ma, to wszystko tak zanika. Chociaż wszędzie się znajdzie ktoś, komu przeszkadza spokój. Słuchaj, w przerwie, kiedy oglądaliśmy teledysk, my i nasi widzowie, mówiliśmy trochę o ideologii. O ideologii związanej z tą muzyką. Ja wiem, że ty piszesz pracę z tej właśnie wiedzy, więc chciałabym, żebyś parę słów na ten temat powiedział. To znaczy, no, muzyka metalowa, szczególnie black metal, jest powiązany z ideologią. Nie tylko z satanizmem i tak dalej, bo jest na przykład tak zwany nurt black metalu, czyli NS black metal, narodowo-socjalistyczny black metal, gdzie faszyzm... Gdzie... No jest, to jak nie? Ja mam mnóstwo kontakt właśnie ze skinheadami, z ludźmi, którzy... A co, metale lubią się ze skinheadami? Tak, to już nie ma. Kiedyś się znaczy były zadymy między tymi subkulturami. Ale z tym faszyzmem. I co wtedy? Powiedz, jak są kapele metalowe, które po prostu faszyzują. Czyli które jak w swoich tekstach... No przytaczają właśnie jakieś teksty faszystowskie i tak dalej. No jest jak na przykład zespół Nocturnal Kultur z Ukrainy, który faszyzuje. Większość z tych kapel skandynawskich miało, może kiedyś, teraz już nie, bo to też, jeżeli są bardziej komercyjne, no nie można po prostu faszyzować, bo faszyzm jest karalny, ale to mi przyznawało się do ideologii po prostu. Kapele pokroju Immortal i nie wiem, Satricon na przykład, no. Burzum to już w ogóle, no. W każdym razie to są kapele ze Skandynawii, gdzie dla nich nordycka wiara, tak zwana pogańska, właśnie pomieszana z nacjonalizmem, no, zresztą były różne incydenty na tle takim właśnie. Bo tam zimno jest. Słucham? Dobrze, już podbiegam. Według mnie muzyka w ogóle, obojętnie jaki to będzie gatunek, od klasycznej muzyki do tego, nie jest związana z żadną ideologią nigdy. Jest wykorzystywana dla celów ideologicznych, a nie jest związana z ideologią. Słuchajcie, moi drodzy, tutaj szanujmy drugiego rozmówcę. No ale jest trochę powiązana, bo są na pewno osoby, które słuchają tej muzyki, tak jak każdej innej, no bo po prostu chcą... W pewnych środowiskach określony rodzaj muzyki lepiej
trafia i dlatego się wykorzystuje to. A czy ubranie? Czy to tekstowo, czy nawet częściowo jakieś elementy ubrania, czy coś takiego, się wykorzystuje po prostu. Słuchajcie, bo bardzo często ludzie pytają nas, młodzi ludzie... Nawet to takie disco polo też było wykorzystywane, nie? Politycznie, w jakichś tam reklamach. Było, ale teraz zostawimy disco polo. Z muzyką ekspresywną i dynamiczną, to poprzez taką muzykę można właśnie swoje teksty przekazać, nie? Tak samo przecież muzyka punkowa, to też jest muzyka gitarowa, gdzie teksty polityczne są przekazywane. Fakt, że to są... Nie są teksty prawicowe, bardziej anarchistyczne, ale też poprzez właśnie muzykę. Tak samo kapele skinowskie, tak samo grają muzykę ostrą i dynamiczną. Można dotrzeć poprzez muzykę do jakiegoś umysłu, powiedzmy. Nie znam zespołów typu jakichś skinowskich czy coś, gdzie oni muzykę hip-hopową wykorzystują do swoich tekstów politycznych, tylko z reguły muzykę właśnie gitarową, taką ostrzejszą. Ale wiesz, to jest chyba tylko kwestia czasu. Dokładnie tak, po prostu przyszły takie czasy, żyjemy w społeczeństwie komercyjnym. Wykorzystuje się wszystko, żeby przekazać jakieś tam głupie ideologie. Bez względu na to, co myśli taki szary człowiek, wciska mu się jakieś takie dziwne tłoki. I tu nie chodzi o muzykę, nie chodzi o modę, o cokolwiek, tylko chodzi o to, że takie grupy, jak grupy ludzi, którzy spotykają się słuchając metalu, w jakiś sposób próbują się odłączyć od tego systemu, oddzielić od tego, żeby chociaż trochę spokoju w tym życiu mieć, nie tylko praca, domek i tak dalej, nie? Dziękuję. Jeszcze w samym metalu się dzielą. Oczywiście. Tolerują jednych, drugich nie. No właśnie. Jeszcze. Ale zresztą... jak wygląda ten podział? Dlaczego ktoś kogoś nie toleruje? Ze względu na co? Co ma wpływ na to? Jeden ma przekonania inne, drugi... Muzyka jest zbliżona, bo jest ostra, agresywna. Jedni jeżdżą na motorach, jedni na deskorolkach. I też już nie jest ten klimat, a ogólnie mówi się, że jest to metal, nie? New metal, tak zwany. Słuchajcie, podstawowe pytania, jakie przychodzą od internautów, to są, a wy jeździcie żukiem, tak. Będziemy słyszeli właśnie, jaki to żuk piękny. Pytają o to, czy zawsze metalowiec musi się charakterystycznie ubierać. Wy wszyscy, niezależnie od tego, jakiego rodzaju, jakiego gatunku słuchacie metalu, ubieracie się bardzo charakterystycznie. Jak musi wyglądać ubrany metalowiec? Znaczy nie szata zdobi człowieka. Ale, no tak, ale wszyscy macie koszulki czarne, no bo, wszyscy jesteście czarne. Wszyscy słuchamy metalu. No. No ale skąd się to wzięło? Słuchajcie, czy kiedyś ktoś stanął i powiedział sobie tak, zapuszczam długie włosy, będę nosił czarną koszulkę, pierścionki, sygnety, jakkolwiek to się nazywa, bo one są z trupimi czaszkami. Ja tutaj wiem, że Heniu ma takie pierścionki. Heniu, pokaż rękę. Nie, to jest smok i... O, smok i tak. A ktoś tutaj miał... Słuchajcie, o, ty masz takiego o diabła wielkiego. Słuchajcie, czy to jest jakieś naśladownictwo, które skądś tam się kiedyś wzięło? Od czego się zaczęło to, że zaczęliście się w taki sposób ubierać? Myślę, że to każdy ubiera się po prostu w taki sposób, w jaki sam się dobrze czuje, w jakim stroju. To nie stanowi akurat ten. Ja na przykład na co dzień do pracy ubieram się zupełnie inaczej. Niektórzy mieli mi okazję widzieć służbowo i po cywilnemu i często było lekki mistake, jak mnie widzieli na przykład w ubraniu, kiedy gdzieś tam przemykałem w mieście w trakcie pracy i byli zdziwieni, że to ja, jeżeli wcześniej mnie znali w tym stroju. Więc to tak naprawdę jest kwestia, ale przychodzę do domu, pierwsze co zrobię, to ściągam garnitur i ubieram się w ten sposób, bo w tym stroju się dobrze czuję. Niestety, widzisz, co pieniądze robią z człowieka. Słuchajcie... Przeważnie, no każda, nie wiem, subkultura czy coś chce podkreślić swoją, nie wiem, przynależność do danej... A ty masz swastykę na szyi? To jest słowiańska, to nie jest swastyka typowo Hitler. To jest słowiańska swastyka, gdzie zresztą mam znajomych, którzy należą do słowiańskiej drużyny Grodu Trygława, którzy właśnie gdzieś na festiwalach w Wolinie i tak dalej walczą. To jest tak. W każdym razie to nie jest swastyka hitlerowska, to jest pradawna słowiańska swastyka, czy tak zwana świerszczyca. I ona nie ma nic wspólnego z faszyzmem, czy z... Jak Grzegorz Brzęczyszczyckiego. Tak. Okay. Z hitleryzmem, no bo zresztą pojęcie swastyki to jest błędne pojęcie. Wszystkim się kojarzy, że to jest wymyślona swastyka za czasów właśnie, nie wiem, nazizmu i tak dalej. A to było już dużo wcześniej, gdzie wikingowie nosili takie symbole, gdzie w buddyzmie też były... Znak słońca, oczywiście. Gdzie to kupy... I to dobrze, że to wyjaśniamy. Oczywiście, to nie, no pewnie, bo dużo osób zobaczy, że właśnie metalowca czy kogoś, kto ma
właśnie, nie wiem, jakąś trupią czaszkę, to zaraz satanista, zaraz jak swastykę, to zaraz faszysta. A wcale tak nie jest. No, swastyka to był symbol, który był wiele wieków przed II wojną światową i... Nie robimy reklamy. Słuchajcie, babciu Olu, powiedz nam, a czy nigdy ciebie nie podkusiło, żeby ten koncert się tak ubrać bardziej metalowo? A ludzie zwracają uwagę na ciebie na koncercie? I ja się staram się tak. Byłam tylko na kilku z moimi tymi nowymi przyjaciółmi z tego i podobało mi się nawet. I teraz już powiedziałam, jak tylko coś będzie, to dzwonią. Jak mnie nie ma w domu, nagrywają we wciola dzisiaj tu, tam i z tego. No to super. A powiedzcie... Ruszają, jaka by to nie była, ja się nie znam, czy heavy, nie heavy, jaka tam metal, nie metal. I z tego byle fajnie grają, robią to, co lubią, każda grupa, czy tam odłam tych całych, no pankowców, no rockowców, no niech wam będzie. I z tego... I to jest dobre z tego, to jest fajne, bo oni robią to, co lubią z tego, a gorzej by było, jakby oni jakieś rozboje albo coś urządzali. To na pewno. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, która nurtuje pewnie wiele osób, ta moda na długie włosy. Dlaczego łatwo scharakteryzować metalowca po długich włosach? Poczekaj. Słuchajcie, bo tu koledzy w ogóle mi się nie odzywają. Znaczy tak, ja uważam... Bo ja będę trzymał. Okej, długie włosy dla metalowca, to jest po prostu chyba... Ja też mam, widać. Nie no, każdy metalowiec powinien mieć długie włosy, żeby je chodząc na koncerty, żeby na niej trochę potrzepać, no bo po to to jest, nie? Ciężka muzyka i wtedy po prostu można się wierzyć, machając głową, włosami. Słuchajcie... Nie będzie wolał. Czy jeździcie na motorach? Chcielibyśmy. Aha, ale nie macie motorów, tak? Tak, tak. A kto tutaj ze studia naszego całego pięknego, czarnego, metalowego jeździ na motorze? Ma motor? Jeździ? Nie no, mnie interesowało to, czy na przykład organizujecie sobie, słuchajcie, bo oprócz tego, że możecie spotkać się, ja mam mówić do kamery, też zapominam czasami, a oprócz tego, że spotykacie się na koncertach, spotykacie się dzisiaj w studio, czy spotykacie się również w innych okolicznościach niż koncerty? Czy macie jakieś takie swoje duże towarzystwo, w którym sobie siedzicie, rozmawiacie, robicie wspólne wypady? Spotykamy się pewnie w pubach, czy gdzieś na takich właśnie imprezach. Są jakieś tam właśnie... Były imprezy typu jakieś metal ataki i tak dalej, gdzie, no, gdzie można było się spotkać, że nie były to jakieś koncerty, no, za konsolety ktoś puszczał muzykę, no i przy piwku wśród znajomych, no spotykaliśmy się. Tak samo na przykład ja z kolegami, którzy są też właśnie metalowcami czy coś, no, na meczach Pogoni się spotykam czasami, bo dużo znajomych to kibice na przykład. Nie pseudo-kibice, tylko kibice. Oczywiście. No, po prostu. Słuchajcie, a powiedzcie... Heniu, za chwileczkę cię o coś zapytamy, na pewno jeszcze. Słuchajcie, kiedyś nie lubili was skinni, prawda? Oni byli łysi, wy mieliście długie włosy, a teraz czy jest jakaś subkultura, która was nie lubi, która nie lubi metalowców, z którymi wolelibyście się gdzieś nie spotykać po paru herbatach z rumem wieczorem na ulicy? Z tego co wiem, to dużo punkowców nie lubi metalowców w Szczecinie, bo ci się zaczęli z łysymi właśnie zadawać, nie? Ale jest problem z blokersami jeszcze, duży. Blokersi, uważam, że to jest teraz taka subkultura, gdzie no naprawdę drsiarze właśnie ci popularni. Wokół nich też jest dużo tematów gorących, kontrowersyjnych w telewizji, ale to są tacy kontrowersyjni ludzie też na swój sposób. Oni mają zajęcie siedzieć w bloku. A słuchajcie, czy ktoś bezpośrednio spotkał się z jakimś... Sami między sobą się tłuką. A, czy ktoś bezpośrednio spotkał się z jakimś objawem agresji? Z tego względu, że ma długie włosy, idzie sobie po ulicy i... Nie, wprost, ja włosy ściąłem, bo miałem długie... włosy i nigdy zawsze był, ale masz fajne włosy i w ogóle. No tak. A sąsiedzi nigdy nic? No, nie, nigdy nie miałem jakichś tam problemów z... No, ja miałem. Słuchajcie, tutaj kolega miał, bardzo proszę. Na łyso się, nie? Kolega tutaj miał problem, ja bym chciała posłuchać. Tak, ja miałem, bo ja studiowałem w Wyższej Szkole Morskiej, miałem długie włosy. To mi na czwartym roku powiedzieli, bo u nas dwóch z długimi włosami, to mi tak podeszli do nas później, ale to było jeszcze kilka lat temu dobrych. Podeszli, panowie, jak podejdziecie do obrony, to proszę jednak ściąć długie włosy. Ale nie masz już długich włosów, nie nosisz długich włosów. Nie chcę mi się zapuszczać. A żona tutaj zarządziła. Nie no, jakbym chciał to tego, to bym zapuścił, ale jest taki ciężki okres przejściowy. Ale co, źle było w długich włosach? Ja mogłam skończyć studia.
Michałowi. Aha, zależało ci na studiach. Bardzo. No to bardzo dobra żona. Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że naprawdę w wcześniejszych latach było zero tolerancji dla długich włosów. Ja też w szkole będąc miałem przykazanie i od pani dyrektor, i od mojego wychowawcy, że albo zetnę włosy, albo na przedmiotach, gdzie uczył mnie mój wychowawca, którego pozdrawiam, po prostu brał mnie do odpowiedzi. I takim sposobem innym zmusił mnie do niczego innego, jak do ścięcia włosów. I ścięłem. I do nauki. Powiedz mi, ty masz długie włosy, sobie nimi fajnie właśnie machasz. Miałeś problemy z tego względu, że masz długie włosy? Nie wiem, czy to może nazwać problemem. Miałem jedną z takich sytuacji, o których tutaj wcześniej chłopaki mówili. Pracując kiedyś po szkole od razu do stoczni poszedłem. I mój brygadzista powiedział mi, słuchaj, jutro masz przyjść elegancko ostrzyżony. Dzwoniłeś się? Nie, przyszedłem na statek, który akurat wyposażaliśmy w elementy, tak jak wczoraj, czyli poprzedniego dnia, z takimi samymi włosami. I co? Ja mówię, panie majster, może panu zaśpiewam. I to go tak ujęło, że zrobiliśmy sobie przerwę śniadaniową, zaśpiewałem mu swoją nową piosenkę o laleczkach. I nie mieliśmy już żadnego kłopotu, żadnego problemu. Włosy już przestały dla niego istnieć. Ja zachowałem włosy, ściąłem dopiero fryzjerka, jak poszedłem do wojska. Także można sobie poradzić w każdej sytuacji. Trzeba po prostu być... A ty śpiewająco z tego wyszedłeś akurat. No tak, skoro jestem wokalistą, no to... Tutaj kolega cały czas zgłaszał mi chęć wypowiedzi, a niestety jest bardzo gorąco. Każdy chce mówić. Bardzo cię proszę. No więc ja się spotykam się z przejawami właśnie takiej agresji bardzo często. Nie wiem, może to jest jakaś specyfika jakby miejsca, w którym mieszkam. Mieszkam w Policach. A z jakimi przejawami? Co się dzieje? No najczęściej to są takie rzeczy, jakieś wyśmiewanie tam. Ale z czego się śmieją? No z włosów, z długich włosów. No ale ty jeszcze nie masz, pokaż kita do kamery. Ale no... Przepraszam, ja też uważam, że to są jeszcze krótkie włosy, no ale niech ktoś spróbuje wyjaśnić tak, niech ktoś spróbuje wyjaśnić. Nie, dokładnie, dla niektórych są długie. Ja w ogóle, nie wiem, ja słyszałem ostatnio, przechodząc się po szkole, widzę gościa, nie wiem, to po prostu może 2 mm włosów, może 3 i słyszę, jak on mówi, kurde, muszę iść do fryzjera, zarosłem. Słuchajcie, bo ja wiem, że już nam program się kończy, słuchajcie. Macie tutaj kolegi, nie denerwować. Ma długie włosy, ładnie wygląda i dajcie mu po prostu spokój, bo będzie śpiewająco. Jest też wokalistą, czyli możesz wziąć tutaj przykład ze starszego kolegi i po prostu im zaśpiewać i nie zwracać na nich uwagi. Ja chciałabym jeszcze jedną rzecz zapytać. Dlaczego tak metalu jest mało w mediach? Bo jest muzyką... Kolega by chciał mikrofon. Mamy, ja podchodzę, już jestem. No właśnie tutaj kolejny mój ukłon w stronę mediów. Dlaczego? Dlatego, że ogólnie lansowana jest muzyka, która jest na topie. Obecnie na topie jest hip-hop. Tą tendencję można zauważyć chociażby w Teleekspresie, gdzie pan Hirek Wrona notorycznie lansuje hip-hop, natomiast muzykę metalową zostawił gdzieś daleko, daleko w tyle. I taka gorąca prośba właśnie do mas mediów, żeby troszkę zajęli się tą muzyką, którą wciąż słuchają ludzie młodzi i nie tylko, i przywrócili jakąś ramówkę, chociaż powiedzmy jedną na miesiąc, gdzie muzyka rockowa, ostrzejsza, metalowa byłaby prezentowana zarówno w telewizji, jak i w radio. W takich godzinach rozsądnych, powiedzmy. Dobrze, tutaj do mikrofonu. Ja zauważyłem taką sytuację, że na przykład mając naście lat, chodząc jeszcze do... kończąc podstawówkę, zaczynając liceum, w telewizji o normalnych godzinach, czyli 15-16, były takie programy. Pamiętam, leciał z Gdańska chyba taki program Chat Commando. No, ta muzyka była pokazywana w telewizji, ale jeżeli skończyły się lata komunistyczne, nastała wolność, nie wiem, do władzy doszli panowie w czarnych sukienkach i to mi się wydaje, że to oni po prostu generują tutaj media i tak dalej, i metal odsunęli po prostu na dalszy plan, uważają to jako religię, nie wiem, satanizm, że ci ludzie chodzą, zabijają, bezczeszczą groby i tak dalej, piją krew zwierzęcą, ludzką, no nie wiem, to jest po prostu chore. Chciałem sprawę jeszcze poruszyć a propos tego, a większość tu ludzi studia skończyło, a tak odbierają niektórzy właśnie osoby, metalowców i tak dalej, a
właśnie w gruncie rzeczy to normalni ludzie, którzy się kształcą, którzy właśnie gdzieś pracują w porównaniu właśnie z osobami gdzieś tam z tymi dresami. Ja chciałam jeszcze, żeby tu kolega nam dopowiedział, bo tutaj wyrażałeś chęć wypowiedzi. Słuchaj, czy rzeczywiście tak jest, że was kojarzą w taki sposób jak kolega powiedział? Tak. U mnie na dzielnicy, ja na przykład, to często spotykam się z takimi sytuacjami, że niektórzy ludzie przychodzą na drugą stronę ulicy, jak mnie widzą. Nie wiem dlaczego, ponieważ ja nigdy w życiu nikomu nic złego nie zrobiłem. Nawet jeszcze niedawno się dowiedziałem, że sąsiadka, która od niedawna mieszka w mojej klatce schodowej, bardzo się mnie boi, bo podobnież mi bardzo źle z oczu patrzy. Pozdrawiamy. Tak. Natomiast niedługo w niedowiary będzie. Jeszcze co do mediów, tutaj Maciek mówił ukłony. No, jest problem, myślę, tego rodzaju, że zrobiła się niemalże moda na sprawy sądowe pod tytułem obraza uczuć religijnych. Kiedy to było? Chyba z półtora roku temu odbył się w Krakowie koncert zespołu Gorgoroth i zaraz po tym właśnie była afera wielka, przez media nagłośniona, że tam jakieś odwrócone krzyże się pojawiły na scenie, prawda? Ale to jest tylko taka otoczka i nic więcej. Przecież to, że ktoś postawi sobie krzyż odwrócony, nie oznacza, że zaraz wyjdzie z mieczem na ulicę czy coś, czy z karabinem i będzie zabijał. No, albo tylko symbol, nie? Dlaczego podpalał kościoły, no nie? Dlaczego ludzie, nie wiem, nosząc zwykły krzyżyk na szyi, wielce uważają się za katolików, chodzą do kościoła i tak dalej, ale czy oni naprawdę przestrzegają 10 przykazań? Właśnie, ci co w kościołach siedzą w pierwszych ławkach, to pierwsi ludziom oczy by wydrapali. Nie możemy też tak mówić. No są ludzie i ludzie, tak jak między wami są osoby, które rzeczywiście są satanistami i dla nich te odwrócone krzyże mają taki symbol. Dla was mają symbol tylko jakiegoś tam mistycyzmu, koncertu. Tak samo w kościołach są ludzie i dobrzy, i źli, tak jak wszędzie są. Więc tutaj nie możemy generalizować, że coś jest dobre, a coś jest strasznie fe. I tutaj kogoś oskarżać, bo też nie czulibyśmy się wszyscy w studio dobrze, jak ktoś by o nas mówił źle i generalizował. Wszyscy są fe, bo wszyscy są tacy, nie inni. Ale okej. No właśnie, najważniejsza jest muzyka i to będzie puenta dzisiejszego programu. I muzyka dzieli się tylko na dobrą albo na złą. A metal jest najlepszy. Dokładnie. Moi drodzy Państwo, my pewnie sobie jeszcze tutaj podyskutujemy, bo zrobiło się strasznie gorąco na koniec. My pożegnamy się jeszcze teledyskiem zespołu Egzekutor. A ja z Państwem spotkam się w kolejny czwartek o godzinie 20:30 na żywo. Zapraszam i do widzenia. Блашаный добрый!